Właśnie rozmawiałem tu z mieszkańcami, pamiętam jak byłem radnym, złożyliśmy ze Sławkiem kilka lat temu interpelację, czy jest możliwość ustawienia lodowiska na rynku. I tak sobie pomyślałem, że warto wyczekać kilka lat i okazało się, że można podjąć decyzję. Także jestem z tego ogromnie zadowolony. Myślę, że wielu mieszkańców chciało po prostu pojeździć na łyżwach. Nie udało się w terminie oczywiście skończyć lodowiska w Szubicy 17 stycznia, ale prace trwają nawet dzisiaj czy w sobotę. Zdążymy w lutym, natomiast to jest taki prezent od władz miasta dla mieszkańców. Myślę, że kiedy mielibyśmy wybrać parking czy lodowisko, czy inne atrakcje, to mieszkańcy już dzisiaj mi mówią wprost, że warto coś fajnego zrobić. Wysoko poprzeczkę mamy postawioną, bo musimy już myśleć, co będzie w przyszłym roku. Ale mam nadzieję, że przy takim kreatywnym myśleniu uda nam się coś też fajnego stworzyć, coś, co będzie przyciągało mieszkańców Leszna właśnie na tą piękną Starówkę. Po bojach można powiedzieć, bo kto by przypuszczał, że w grudniu będzie 10 stopni na plusie, tak? Tak, przyszły tydzień też wiosenna pogoda. Jeżeli będzie padał deszcz, no będziemy informować też za pośrednictwem państwa, że z tafli lodowiska nie będzie można korzystać. Natomiast no mamy jeszcze przed sobą styczeń, mamy luty i marzec i może uda się, że te temperatury będą oczywiście niższe i będą mogli mieszkańcy Leszna spokojnie korzystać od rana do wieczora. Mieszkańcy Leszna, czy pan prezydent zrobi pierwszy ślizg? Nie. Ja chcę zobaczyć sobie dzisiaj pierwszych mieszkańców Leszna. Przyjdzie na to czas. Chcieliśmy tak uroczyście otworzyć, ale dzisiaj szybko podjęliśmy decyzję, że jednak zbyt długo czekamy. No i udaje się. No i dzisiaj akurat przyszedłem zobaczyć pierwszych mieszkańców, którzy będą użytkować to lodowisko. Bardzo się cieszę. Jak wrażenie? Fajnie. Super. Czekałeś się na ten dzień? Tak. Ale jeździliście się na łyżwach wcześniej? Czy tak. W Poznaniu. Jesteście doświadczone, tak? Mm-hmm. Ale fajnie, że w końcu lodowisko na rynku właśnie. Tak. Jesteśmy pierwszy raz. Ale generalnie fajny pomysł, że w końcu to lodowisko na rynku. Super. Naprawdę fajnie. Cieszymy się, że możemy skorzystać z tej atrakcji. Dzieci będą jeździć, czy pani też? Mam nadzieję, że też. Tylko mam nadzieję, że mi się uda zdobyć łyżwy. A kiedy ostatni raz miała pani łyżwy na nogach? 20 lat temu. A wy jak pierwszy raz łyżwy na nogach, czy jak? Pierwszy raz. I? Jak będzie? Nie wiem. Boicie się? Nie. Nie boicie się upadków, tak? Odważnie. Stoicie w tej długiej kolejce, to znaczy, że rozumiem, jesteście spragnieni tego, żeby pojeździć sobie na łyżwach. To znaczy, ja jestem spragniony nauki jazdy na łyżwach. A ja chcę nauczyć kolegę. A, czyli rozumiem, ale jesteście z Leszna? Nie. A skąd? Z Kościana. Z Kościana przyjechaliście do Leszna? Z okolic Kościana. Rozumiem, tak. Ale bo u siebie tam w Kościanie macie przecież lodowisko. Tak, mamy. Znaczy, chcieliśmy tutaj zobaczyć po raz pierwszy, jak tutaj jest. Rozumiem, że inny klimat trochę, tak? Lodowisko na rynku. To znaczy, ja jestem z Wolsztyna, także my nie mamy lodowiska, więc przyjechaliśmy tutaj zobaczyć. Będziesz się uczył? To znaczy, że jakieś obawy są? Tak, boję się już od samego rana, także Karolina mi powiedziała, że idziemy na łyżwy koniecznie, więc już mam obawy. A koleżanka jest zaprawiona w boju, tak? Tak. Ja będę uczyć. Jestem dzisiaj nauczycielem. Ja umiem jeździć.